Cześć kochani, w związku z wojną na Ukrainie i stresem i takim zmurzeniem emocjonalnym, lękiem, napięciem i całym tym miksem różnorakich emocji, także tych pozytywnych, chęcią pomagania, postanowiłem Wam nagrać taki króciutki, instant działający miks technik oddechowych i medytacji, które pomogą Wam i zredukować napięcie, i odprężyć się, i w naturalny sposób wejść w medytację, która będzie powiązana z tymi technikami, które zrobiliśmy wcześniej, a sama medytacja też da Wam jakąś szczyptę ukojenia, tak jakiś impuls spokoju w tym wszystkim. Dobrze, żebyśmy dbali o higienę też umysłu. Zresztą sami piszecie i chcecie, żeby coś takiego było. Zatem szybciutko teraz zrobię z Wami te techniki. Ja to zrobię w ten sposób, że będę tłumaczył i robił z Wami. Natomiast jeżeli ktoś zrobi raz, czy drugi, czy trzeci tutaj z tym filmikiem, to będzie mógł potem sobie samodzielnie o dowolnej porze dnia i nocy robić to w domu, czy gdziekolwiek będziecie. Ok? Pierwsza rzecz jest taka. Warto też oprócz stosowania samych technik zostawić sobie taką przestrzeń na to, że te różne emocje, które się pojawiają, czy to jest lęk, czy to jest gniew, czy to jest chęć pomagania, różnego rodzaju wzruszenia, cały ten miks jest jak najbardziej naturalny i też trudno wymagać, żebyśmy jakby czuli się stuprocentowo idealnie super. Jakiś poziom stresu i lęku w takiej sytuacji jest po prostu oczywisty. I miejmy też w sobie, na ile to jest oczywiście możliwe, taką przestrzeń zgody na to. Okay? To jest taka podstawa do tego, żeby robić te wszystkie ćwiczenia. Oczywiście jak nie mamy w sobie tej zgody, no to już trudno. To już wtedy róbmy też oczywiście same techniki. I uwaga, przechodzę do pierwszej techniki. Będzie Wam potrzebna chusteczka higieniczna. Zrobimy oddech dynamiczny. Zrobimy oddech dynamiczny. W ogóle te wszystkie ćwiczenia, które tu teraz zrobimy, one są, no tak, mają swoją określoną sekwencję i w takiej sekwencji je później róbcie. Dmuchamy nos, bo może będziemy robić teraz dynamiczne oddechy i może nam wylecieć, mówiąc wprost, jakiś glut. Ok. I teraz uwaga. To ćwiczenie polega na tym, żeby dynamicznie wziąć wdech i dynamicznie zrobić wydech. Wygląda to w ten sposób. Uwaga, najpierw zademonstruję, a potem zrobię z Wami. Najpierw jest normalny wdech i wydech. I teraz. Ok, to była tylko demonstracja. Zaraz zrobimy razem. Dynamiczny wdech i dynamiczny wydech. Tutaj nie chodzi o to, żeby się napinać z tym, żeby nam urwało nos, natomiast no, żeby to było w jakiś sposób odczuwalne, żeby ten wdech i ten wydech był solidny. Okay? I teraz zrobimy to razem 20 razy. Kręgosłup prosto, ciało odprężone, oczy zamknięte. Najpierw bierzemy normalny, głęboki wdech. I wdech. I dynamicznie. I normalny wdech i wydech, oczy jeszcze zamknięte, ciało odprężone, kręgosłup prosto, głowa prosto. I otwieramy oczy. To ćwiczenie możecie robić czy w pozycji diamentowej, czy na poduszce do medytacji, czy po prostu tak jak ja, zobaczcie, robię na fotelu, czy nawet możecie usiąść na kanapie z nogami skrzyżowanymi, czy z nogami normalnie, gdzie stopy są na podłodze, byle był kręgosłup prosto, ciało odprężone. Robimy 20 takich dynamicznych wdechów i wydechów, jak przed chwilą. One nie muszą mieć dokładnie takiego tempa, jak ja przed chwilą nadałem. To może być Wasze tempo, które może się też zmieniać każdego dnia. Natomiast, żeby to było jednak szybsze niż normalne i bardziej intensywny wdech i wydech niż normalnie, mniej więcej tak, jak to zademonstrowałem wcześniej. Ok? Teraz przechodzimy do drugiego ćwiczenia oddechowego. To była pierwsza technika, teraz zrobimy drugą.
I róbcie ją dokładnie, tak jak mówiłem wcześniej, w takich sekwencjach, w jakich mówiłem przed chwilą. Czyli najpierw dynamiczne, teraz zrobimy wdech uspokajający. Uwaga. To będzie po prostu, będziemy brali głębszy wdech nosem, dłuższy, głębszy i powolniejszy. I chwilę na piku tego oddechu, ale nie na tyle, żeby nam rozsadziło klatkę. Nie musi być taki wdech aż do samego końca, ale jednak głębiej niż normalnie. Tam na tym piku jest chwila wstrzymania. To wstrzymanie jest bardzo istotne. No może być dłuższe, może być krótsze. My sobie zrobimy trochę krótsze, natomiast wy możecie sobie ten czas później robiąc sam, jak będziecie robić sami, możecie troszeczkę wydłużać. I potem będzie długi, powolny wydech ustami. Wygląda to tak. Też oczy zamknięte, kręgosłup prosto, ciało odprężone, tak jak za każdym razem. Wdech. Dobrze, żeby ten wydech ustami był dłuższy niż wdech. Możecie to robić intuicyjnie, tak żeby czuć, że to jest dłuższe. OK, że ten wydech jest dłuższy. Teraz sobie zrobimy 10 takich wdechów i wydechów. Oczy zamknięte. Uwaga. Zaczynamy. Wdech. Nosem. Wstrzymanie na chwilę. I powolny wydech ustami. Wdech nosem, wstrzymanie i powolny wydech ustami. Wdech nosem, dłuższy i głębszy niż normalnie. Wstrzymanie i wydech ustami. I jeszcze 7 razy. I jeszcze jeden raz. I jak skończymy, to nie otwieramy od razu oczu, tylko chwilę jesteśmy z doznaniami. Jakiekolwiek to są doznania, przyjemne czy nieprzyjemne, działa na następny oddech, czy wydaje nam się, że nie działa. Jesteśmy z tym, co jest w danym momencie. Nie śpieszymy się z otwieraniem oczu. I można otwierać oczy. I teraz, kochani, ostatni oddech. To będzie taki oddech delikatny, powolny, delikatny oddech. Nie będziecie go słyszeć, jak będę go demonstrował, więc go po prostu bardziej opiszę. Chodzi o to, żeby... Będziemy zarówno wdech, jak i wydech brać nosem. Nie tak jak przed chwilą, że był wydech ustami. I będziemy brać powolne, nieśpieszne, prawie że ledwo wyczuwalne wdechy dłuższe niż normalnie. Nie takie, żeby
aż do samego końca, że już nie możemy bardziej. Nie, nie, aż tak to nie. Natomiast trochę dłużej niż normalnie. Tak? Z wyczuciem i z takimi własnymi możliwościami na dany moment. Niesłyszalne, długie, subtelne wdechy nosem i takie same długie, subtelne wydechy nosem. Bez wstrzymywania. W pierwszym mieliśmy inny rodzaj wdechu i wydechu i było wstrzymanie. W drugim przykładzie było to, co robiliśmy przed chwilą, było wstrzymywanie. Teraz w trzecim oddechu jest bez wstrzymywania. Długi, subtelny dech i długi, subtelny, prawie że niesłyszalny albo niesłyszalny wydech nosem. I też 10. Też 10. Uwaga, robię z wami, wy róbcie też. Nie przejmujcie się, czy ja robię trochę szybciej, czy trochę wolniej, czy nie słychać. Też podążajcie za własną intuicją i za własnym oddechem. Oddech was poprowadzi. Oczy zamknięte, kręgosłup prosto, ciało odprężone. I zaczynamy. Jeżeli już ktoś skończyłaś, to przez chwilę obserwujemy doznania w ciele. I można otwierać oczy. Ok? Czyli generalnie jak się robi ten set, no to się robi go bez tego całego gadania i bez instrukcji. Więc zaczynamy od oddechu dynamicznego, potem oddech uspokajający i potem oddech subtelny. I to robimy tak. W pierwszym przypadku jest 20 powtórzeń i potem chwilę obserwacji doznań, zanim otworzymy oczy. Możecie zrobić taki jeden set tych dynamicznych lub trzy. Jeden lub trzy. Po 20 wdechów i wydechów. Potem jest oddech uspokajający z wdechem nosem i wydechem ustami. 10 takich. I potem jest oddech subtelny, czy tam powolny, spokojny. 10 wdechów i wydechów. I potem już na fali tych ostatniej techniki oddechowej, tego ostatniego sposobu oddychania, wchodzimy w medytację. Możemy już po nim nie otwierać oczu. Możecie zrobić tylko sam set oddechów i to też Wam pomoże. I otworzyć oczy tam po chwili i zacząć jakieś tam swoje aktywności. Lub możecie już nie otwierać oczu po ostatniej technice i przejść do medytacji, która polega tylko i wyłącznie na obserwacji oddechu. Kręgosłup prosto, ciało odprężone, oczy zamknięte i obserwujemy oddech. Medytacja, skupienie na oddechu. Wtedy te wszystkie techniki, ta sekwencja wprowadzi Was naturalnie w tą technikę oddechową. Nie stosujcie żadnej innej wtedy techniki, żadnych obserwacji ciała, żadnych wizualizacji, żadnych tam skupień na poszczególnych częściach ciała. Tylko obserwacja oddechu. Myśli przychodzą, ok, czy one są takie, czy lękowe, czy na pełne nadziei, czy są to obrazy, czy tego jest dużo, czy mało, czy one nam przeszkadzają, czy nie. Niech sobie te myśli będą. Przyjdą i odejdą. Jak nie odejdą, też ok. Nie musimy analizować myśli, analizować medytacji, analizować sytuacji na świecie. A jeżeli się na tym złapiemy, zaobserwujemy, że dominuje w nas taka aktywność, to wtedy wracamy do obserwacji naturalnego rytmu oddechu.
i medytujemy wtedy 10-15 minut, można i 20, jak ktoś chce, czy nawet jeszcze dłużej, ale około 10 minut. Jak sobie to 10 minut wyliczyć? Możecie skorzystać z timera w jakiejś aplikacji albo z budzika, który was cichutko, tylko też go tak ściście, żeby was cichutko poprowadził z medytacji do aktywności. Ok? Czyli możecie nastawić ten budzik od samego początku robienia technik oddechowych, one też zajmą około 10 minut. Czyli na przykład 20 minut, taki set możecie sobie zafundować. Ok? No dobra. To zrobię z wami dosłownie minutę, dwie takiego wprowadzenia w medytację, żebyście wiedzieli, o co chodzi po tym, jak skończyliśmy te oddechy. Wyobraźcie sobie, że skończyliśmy te oddechy. Kręgosłup jest prosto. Rozluźnij całe ciało. Weź normalny wdech i wydech. Skieruj uwagę na oddech. Na naturalny rytm oddechu. Przyjemny czy nieprzyjemny? Doznania czy myśli, niech sobie będą. Czy dobrze się czujesz, czy trochę gorzej? Nie zajmuj się tym na razie. Obserwuj naturalny rytm oddechu. Oddech wpływa i wypływa. Bądź z tym oddechem. Może ci się to wydaje trudne, może proste, może przyjemne, może nieprzyjemne. Obserwuj oddech. Bądź z nim, pozwól mu się prowadzić. Być może myślisz o czymś teraz intensywnie. Odczuwasz jakieś emocje, niech sobie będą. Zostaw im przestrzeń. Nie próbuj się ich pozbyć, ani myśli, ani emocji. Ani też nie analizuj ich. Nie próbuj zrozumieć, nie dociekaj przyczyn. Pozwól im być. I obserwuj naturalny rytm oddechu. I jeszcze parę minut. Tak jak czujesz. Bez względu na to, czy to komfortowe, czy niekomfortowe. Obserwuj, jak oddech wpływa i wypływa. A na końcu, kiedy się poczujesz gotowy, otwórz.